Posiadanie ogromnej mocy w świecie pory na przygodę nie jest wcale dobre i nie jest wcale łatwe. Im bardziej potężni jesteśmy, tym coraz ciężej będzie nam okiełznać nasz własny umysł. Dostaje on degradacji i upośledzenia czynników poznawczych. Mniej empatii, więcej socjopatii. A co gdyby ten efekt uboczny można było zrzucić na kogoś innego? Zamiast niszczyć siebie i swój umysł, przez swoją potęgę niszczyć kogoś innego. Brzmi to tak, jakbyśmy mieli kontakt z osobą chorą, której choroba nie dotyka nas fizycznie, ale za to psychicznie. Idealna osoba, która posiada tak zwaną wiedzę na ten temat, jest właśnie lodowy książę. Kim jest ta postać i czemu nigdy o niej nie słyszałeś? Otóż jest to postać z najnowszego sezonu Pory na przygodę i to zapewne dlatego o niej nigdy nie słyszałeś. Miał on kluczową rolę, jeżeli chodzi o odcinek 6, który został nazwany jego imieniem. W odcinku mamy przedstawienie Szymona jako osobę, która nie jest w pełni zniszczona przez koronę i jej potęgę, ale tylko lekko. Więc te wyżej wymienione rzeczy pojawiają się u księcia, bo tak go będę nazywał, ale w niewielkich ilościach. Od samego początku budzi on lekko negatywne odczucia, gdyż wydaje się być dobry, ale tylko i wyłącznie na pozór. Nie jest on w żadnym stopniu dobrym charakterem, jest jedynie osobą, która pragnie egzystencji i utrzymania jego własnego królestwa. Nie miał on na celu, by pomagać komuś czy coś w tym stylu, tylko chciał żyć jako zdrowa osoba. I w sumie trochę mu się to udało. Ale jak to się stało, że nie jest szalony niczym nasz lodowy król? Otóż całą szaloną energię przeniósł na inną osobę. Podobnie zrobili Magic Man i Betty. Dużo o tym mówi, jak można ocalić osobę, która jest niezwykle potężna. Mniej jednak Ice Prince nie czuł nic do Betty. Był lekkim narcyzem i dosyć sporym egoistą. Nie był zupełnie tym samym Szymonem, którego znamy z Pory na przygodę. Podejrzewam, że w tym wymiarze Szymon spotkał Marcelinę, ale ją zamroził. A przynajmniej tak widzimy w serialu. Szymon może był sam, ale widział, że może się ocalić przed klątwą korony. Dlatego, gdy była ta scena, że Betty przyszła do jego świata, bo ten był słaby, wykorzystał Betty, aby urok korony przesiąknął na inną osobę, przez co on był w stanie używać korony, mieć potęgę, ale efektem ubocznym było to, że zrobił się trochę inny i właściwie przestał kochać Betty taką, jaka jest. Ta od niego odeszła, ale nie wiedziała, że ten wybrał sobie królewnę balonową jako swoją ofiarę. Dlaczego akurat królewnę balonową? Czym ona mu tak zawodziła? No, tu nie chodzi o to, czy ją lubił, czy nie lubił, ale po prostu, jak każdy z nas wie, królewna balonowa też posiada nawet, bym powiedział, że mocny i solidny intelekt. Wydaje mi się, że gdybyśmy dali na miętówkę ten cały urok, to byłby efekt nieco mniejszy. Miętówka jest tak strasznie fajną postacią, że szkoda, że o nim nie zrobili więcej osobnych materiałów, a tylko i wyłącznie jeden odcinek o jego powrocie do jego starego ja. Problemem naszego księcia lodu nie było to, że nie chciał komuś niszczyć życia, tylko bardziej, że nie chciał niszczyć komuś życia co jakiś czas. Bo gdybyśmy wzięli jakiś losowych 3 bananów, to no po prostu by nie wytrzymali mocy korony. Za to królewna balonowa jest na tyle silną, inteligentną i można powiedzieć, że potężną postacią, że prawie z łatwością utrzymuje urok korony. Prawie, dosyć lekko brzmi, ale chyba rozumiecie, o co chodzi. Że jest po prostu w stanie przetrwać z tym urokiem na sobie samej. Więc dlatego właśnie Ice Prince wybrał ją za swoją ofiarę. Poznajemy go w śnie Fiony, dosłownie jako bohatera. Idealnie twórcy w tym momencie chcieli pokazać nam, że postać
jest dobra, oczywiście w nawiasach. Później widzimy go naprawdę, dzięki czemu Fiona się w nim totalnie zakochuje. Spójrzmy sobie pod względem kobieta-mężczyzna. Zabawny, zaskakujący, przystojny i do tego posiada władzę. Można powiedzieć, że idealny kandydat na męża. Dlatego Fiona była w nim strasznie zauroczona. I między innymi dlatego Fiona nie widziała w nim zła prawie do ostatniego momentu, gdy dowiedziała się, co ten naprawdę zrobił. Od samego początku Prince nie był sceptycznie nastawiony do Szymona, do Cake i do Fiony. Jedynie do kogo był sceptycznie nastawiony, to do Królestwa Balonów, gdzie nie chciał, aby ktokolwiek wiedział, co się tam od Janie Pawła. I w sumie się nie dziwię, ponieważ pytania rodzą odpowiedzi, które nie są korzystne dla niego, więc niekoniecznie chciał siebie stawiać w tym złym świetle. Chociaż wydaje mi się, że gdyby powiedział Szymonowi, dlaczego taki jest i dlaczego tak zrobił, to wydaje mi się, że ten wcale by się na niego nie wkurzył, tylko wręcz by raczej z nim powielił ten fakt. Dlaczego mówię w tak okropny sposób o naszej królewnie gumy? No, problem polega na tym, że królewna gumy niejednokrotnie pokazywała swoją fałszywość. Można powiedzieć, że jest idealną osobą, aby właśnie przyjąć taki oto urok. Nie chodzi o to, że źle jej życzę, czy że nie widzę jej pozytywów, bo jej pozytywnym aspektem było przede wszystkim rozwinięcie Słodkiego Królestwa, przez co też rozwinęła Krainę O. Była tak jakby stróżem, który łamał wszystkie zasady, ale te, które nakładał innym, surowo karał. Więc czysto teoretycznie królewna była koszmarną postacią, jeżeli chodzi o jej charakter, ale była przydatna dla po prostu świata jako osoba. Więc, czy Ice Prince był złą osobą do szpiku kości? Nie. Czy zrobił dobrze? Nie. Czy powinien umrzeć za to, co zrobił? Oczywiście, że nie. Ale dlaczego umarł właściwie? Chodziło tu głównie o to, że Fiona i Cake były błędem. Dlatego właśnie całunek z błędem sprawił, że ten błąd zniszczył jego całą egzystencję. Dlatego właśnie od samego początku byli ścigani przez tego strażnika, tak? Po prostu nie byli tam pożądani, nie mogli tam być, sprawiali, że te światy się po prostu niszczą. I to w sumie miało sens, ale nie miało sens pod tym względem, że później się okazuje, że ten świat, multiversum Fiony i Cake jest jak najbardziej spoko i jednak te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły podczas tego sezonu, były niespoko, czy coś takiego. To długo tłumaczyć, ale polecam każdemu moje stare materiały, jeżeli chodzi o Fiona i Cake, bo można z nich wyciągnąć kilka fajnych rozkmin.